Cześć tu Olu i tatuś siemanko, niezłe dziesiątianko. Tak naprawdę weszła w końcu oficjalnie w Polsce seria Super Things Rescue Force, gdzie co jest, ilu jest ultra rzadkich, co jest niespotykane jak do tej chwili, do tej pory. Oczywiście, nie, żartuję, nie jeden, nie trzy, tylko dwa. Ale co dwa? Ultra rzadkie z dwa ultra rzadkie. Jest Księżyc i Słońce. Księżyc już trafiliśmy wcześniej, ale mam nadzieję, że trafimy teraz Słońce. Oluś liczy na to, że trafimy Księżyc. Ale z tej okazji właśnie, że oficjalnie w sklepach właśnie pojawia się teraz u was w Żabkach, w Empikach i innych sklepikach ta właśnie najnowsza seria przyszła do nas paka z Magic Box Polska, której jeszcze nie wiemy, co w niej jest. Coś na pewno dzisiaj otworzymy. Resztę otworzymy w następnym odcinku albo w dwóch następnych, bo nie wiemy co, jak to podzielimy. Zastanowimy się tu na nagraniu, coś na pewno otworzymy. Będziemy o wszystkim was informować na bieżąco. Okej, dzisiaj otworzymy to troszkę inaczej, Olusiu. Nie będziemy rozrywać, tylko Oluś, chodź mi pomóż na 3-4, no dawaj, łap. A, żeby nie było. Tutaj poczekajcie, zasłonię adresik, żeby nie było danych osobowych. Przyszła tutaj paczka, o, to były nagranie, widzicie? Oluś i tatuś i skrót Super Things. Przyszła do nas ta paka. Ale teraz na 3-4 ją otwieramy. Bierz do góry, Olek. Do góry, poczekaj, do góry jeszcze. 3-4, puszczaj. Wow, zobaczcie. I mamy to. I w tej paczce było tak. Pudełeczko z, jak one się nazywają w tej serii, Rescue Jetami, bo seria Rescue Force, gdzie tu mamy szansę trafić co? Ultrarzadkiego i złoty. I złoty pojazd ultrarzadkiego, albo złotego, albo srebrnego, ale mam nadzieję, że trafimy Słońce, albo Księżyc. Kolejna rzecz, Oluś, której nigdy nie mieliśmy. Mamy oto super puszeczkę z tak zwaną ekskluzywną Extreme Riders, która wychodzi ostatnio tak naprawdę od chyba roku czy półtora nie otwieraliśmy żadnych z tych nowych puszek. Kolejną rzeczą, mów co jest. Której też nie mieliśmy. Ja gra! Gra karciana, w którą na pewno w którymś odcinku zagramy, pokażemy, wytłumaczymy i pokażemy wam, jakie super Finksy tajne, bo on tu jest 5 ekskluzywnych figurek. Poczekaj, bo chcę zasłonić, żeby nie zdradzać, bo się odsłoniły. Jest tutaj napisane, tak jak widzicie, 5 ekskluzywnych figurek i jest gra karciana. Zobaczymy wszystko, o co chodzi. Kolejną rzeczą, Olusiu, jest 10-opak. Kolejną rzeczą, która była w tej paczce, jest co? 6-opak, tak? Takiego nie mieliśmy, bo jest 6 różnych 6-opaków. Zobaczcie, one są tu pokazane. 6 różnych. Pamiętasz, jakim mieliśmy? Nie, pamiętam, zresztą nieważne. I w tym 6-opaku mamy jednego srebrnego. O, nie mieliśmy. Mamy tutaj kostki, tutaj znak zapytania i mamy tą do wystrzeliwania, bo tu jest takie skaczące, nie wiem jak to się nazywa, pewnie jest napisane. Jest to jump wing do skakania i jeden pojazd rescue jet. I na koniec, co dzisiaj otworzymy, bo od tego moim zdaniem się powinno zacząć każdą przygodę z nową serią. Ty też tak uważasz? Bo dlaczego? Dlaczego też bo tak? Bo kosztuje 19,99 zł. To też, ale kasa kasą, ale to nie jest najważniejsze. Ale dlaczego? Bo co są rzeczy, jakie napisane? Poznajemy nowe postacie. Jacy są bohaterzy? No nie, ty jak nie Katarek, to czkawka. Olek, ty to naprawdę nagrań nie potrafisz się przygotować. O, zobaczcie, jest tu na tyle. Super bohaterowie, jest Księżyc i Słońce. Na następnym nagraniu wam pokażemy Księżyc, jak wygląda, zanim zaczniemy otwierać dalej. Następny odcinek w piątek. A wypiszcie już w komentarzach, czy już macie u siebie w Żabkach, czy tam w innych sklepikach już tą najnowszą serię. Wiemy, że w internetach było wcześniej, ale internety się nie liczą, bo najfajniej jest kupować stacjonarnie, prawda? Bo sobie pójdziesz czasem pomacać saszetkę, nie? A tak jak zamawiasz w internecie, to nie masz szans. Chociaż ciężko chyba wymacać Księżyc i Słońce. Jak uważasz? Księżyc łatwo. No w sumie Księżyc łatwo, bo jest księżycowaty. Nie. Okej, dobra. Olusiu, czyń honory, mniej gadania, dobra. Więcej od. Ja muszę uczynić horory. Nie horory, tylko honory. Horory. Na koniec powiemy wam, co będzie, czy ile jeszcze będzie odcinków. A, będzie jeszcze się okazało, bo napisałem z prośbą do Magic Box, że nie dostaliśmy
boksika z 50 saszetkami. A mam fajny pomysł, bo chcę nakręcić z Olusiem 24H. Zinksy decydują, co robimy. Kiedyś nakręciliśmy, Zinksy decydują, co jemy, a teraz będziemy, co robimy. Co a ty na to? Przecież my nie mamy? Nie, to jest boks ze slajderami, które się nazywają Rescue Jet teraz, tak? Pomogę ci, Olusiu, Ponczusiu. Resztę ja już otwieram. Dobra, otwieraj. Ja będę pokazywał wam, co jest tam w tej gazetce. Może jakąś, o jakiejś postaci przeczytamy. Gazetka. Ładnie się prezentuje. Ładnie się prezentuje, zobaczcie. Kiedyś taki plakacik był, jak robiliśmy reakcję na tą serię. Jaki plakacik? Znaczy w sensie miniaturka. No to jest taki plakacik. To było, reklamują tym właśnie. Można to sobie wyciąć? Można zrobić jak macie i chcecie, ale to jest minus taki, bo wtedy nie masz już sztywnej okładki. Zanim otworzysz to, co jest tutaj, bo mamy tutaj w tym zestawie jednego chromowego, bo w tych, poczekaj, nie otwieraj należy, bo w tej serii są chromowe Super Finksy. I oprócz tego, jak w każdym zestawie startowym, jedyny niepowtarzalny, w każdej serii, tylko jedyny niepowtarzalny, Jet, czy tam Slider, czy jakieś inne, w zależności w której serii, metalizowany. Bo potem, nie wiem czy zauważyłeś, metalizowanych nigdzie później nie ma. Ani w tych zestawach, ani w 10-pakach, ani w 6-pakach, tylko ten metalizowany jest tylko w tym zestawie startowym. A kiedyś było tak w normalnych, nie wiem, w trzeciej serii albo w drugiej było tak, że po prostu w zestawach sobie kupujesz, nie wiem, jakimś tam Zinksami ze srebrnym i tam były. Tak? Naprawdę? Nie pamiętam, ale jeżeli Oluś ma rację, to napiszcie, że ma rację. Że tak, zjem mówiłem, kolację. Że postawi kolację. Poczekaj, zanim otworzymy, zobaczmy szybciutko, co tutaj jest. Jest po polsku. Jest komiksik. Komiksik, tak tylko wam przejrzę, że... Przejrzę. W sensie pokażę. Mniej więcej, co tu się dzieje. Nie będziemy czytać, żebyście mieli ciekawostkę, ale jest tu historia o oczywiście ataku złych, a dobrzy się bronią, a kto wygrał, nie powiem, wam nie zdradzę. Dalej mamy pokazane wszystkie nowe kazunkidy z tej serii. Wszystkie dobre, poczekaj, czy to jest dobrze mówię. Tu są dobre, a coś tu jest ich dużo. A, tu są 3 i 3, dobrze. I pokazane jest też, jak oni powstali. Na przykład, który dla mnie jest jeden z najfajniejszych, jest to klucz. Pamiętasz? Jest klucz, który naprawiała dziewczynka taką rakietę z misiem, czy chciała ją wystrzelić. I nagle dostała od Kazum Blasta, zobaczcie tutaj, od Kazum Blasta błyskawice i zamieniła się w Kazum Kida klucza, który się chowa, jest naprawdę rewelacyjny. Mam nadzieję, że jeszcze wam pokażemy. Co tam dalej mamy? Mamy opisane właśnie, tego nie widzieliśmy, więc przeczytamy. Mamy opisanych dwóch ultra rzadkich. Teraz specjalnie dla was. Oluś, chcesz przeczytać? Aha. Dobra, Oluś czyta o Słońcu, czyli Epororder, czyli Król Gwiazd. I czytaj. Król Gwiazd. Używając słonecznej mocy, wyposażył Kazum Kidsy w super super zbroję. Porządku. Jego moc może uleczyć i naprawić wszystko, co zmodyfikuje jego rywala. Rywal. No, czytaj. Obaj. Czyli oboje. Obaj są dwiema stronami tej samej monety. Ale który z nich wygra? A teraz ja, Onar Chaos, czyli księżycowy promień. Tu jest tak? Nie tak. Wszystko jest dobrze. Zaraz powiesz, co nie tak. Bo to chyba jest... No. Przecież... Wszystko jest dobrze. A! Dostaliśmy chyba przez pomyłkę z 9 serii. No tak, przecież racja. O matko serii. To ja już od razu organizuję konkurs na ten oto. Jeżeli ktoś chce, to ja przypinam temat. Jaki temat? Jaki konkursik, Olusiu?
to pewnie był jakiś błąd. Ale nie szkodzi, no będzie dla kogoś wygrana na, ale że nie zauważyłem wcześniej. No tak, przecież w tym, w tej serii jest superbohaterami jest Ciuchcia i Wagonik. Prawda? A my nie mamy ani Ciuchcia, ani Wagoniku. Mamy. A co mamy? A nie, nie mamy. Nie mamy, my nie mamy. I może się trafić, czyli też będzie fajnie. No to super, to skopiona. Ale dobrze, że to zauważyłeś. Dobra, konkurs polega na tym, że kto pierwszy napisze... Ale co napisze? Musimy zakreślić... Albo nie, kto pierwszy narysuje. Nie, nie narysuje, bo musi napisać w temat. O, mam pomysł. No, słucham. Kto pierwszy napisze, bo ja, żeby nie było, powiem... Tak jakby teraz tworzy swoją książkę. Kto napisze jedną stronę takiej twojej, swojej opowiadania? Nie, nie, takie duże to nie. Nie. Może jakieś opowiadanie, ale tak? No. Bo to o ci chodzi. Jakieś muszę opowiadanie krótkie. Ha! Jakieś opowiadanie krótkie. Pan przeszła mu czkawkę, wystraszył się. No, opowiadanie... krótkie, nie wiem, o jakich górach... Nie, ale coś musi być z Inksami, no, nagroda jest z Inksami, no, czyli masz czkawkę nadal. No, jaka? Kto pierwszy... Narysuje... Nie, ale to nie, to musi być jakaś zagadka. Kto pierwszy zgadnie, to musi być... Kto pierwszy, wiem. No? Kto pierwszy zgadnie, jak się nazywa... Jak się nazywa ten... Czym? To wszyscy wiedzą już, kochanie. Jak się nazywają Zinksy, to już wszyscy wiedzą, bo jest wszystko w internetach, wiesz? To musi być coś takiego, może coś związanego z nami. Kto napisze... Ile mamy lat? Kto napisze... W jakiego miasta jesteśmy? Nie, to za proste. Kto napisze... Poczekaj, daj mi się skupić. Oczywiście jesteśmy w Warszawie. Ej, albo może w Poznaniu. Dobra, inaczej. Kto napisze jako pierwszy... Ile razy dzisiaj w tym odcinku powiedziałem dobra. Ale musicie liczyć. Jeden. Dobrze, nie, już były wcześniej na pewno, ale musicie liczyć do końca odcinka. Ja zmontując film policzę dokładnie ile, że będę wiedział jaka jest odpowiedź, a ktoś odpowie jako pierwszy. Dobrze. Dobrze to nie dobra. Dobra to już dobra, czyli już dwa razy, czyli w tamte trzy. O matko boska, ile tego będzie. Kto dobrze policzy, ten wygrywa oto ten z poprzedniej serii 10 ciopak. Tak? Tak. Jadę dalej. Teraz ja o księżycowym promieniu. Poczekaj, jeszcze tylko przeczytam o złym. Za pomocą tego ataku może... A, bo to jest król gwiazd, to jest jego moc. Księżycowy promień. Za pomocą tego ataku może dowolnie modyfikować wszystko, czego dotknie. A głównie... po to... Elo 320, ale nie teraz nie cytuj piosenek. A kto, czyja to była piosenka? Nie wiem. Dobra. Pamiętajcie o dobra. Głównie po to, by wywołać chaos. Odwracanie samochodów do góry kołami, unoszenie się wody w powietrzu, podzielił się swoją mocą z drużyną złoczyńców, by stworzyć dla nich potężną zbroję chaosu. Czyli wprowadza chaos, wszystko zamienia tył naprzód, przód na tył, góra do dołu, dół do góry. Okej, Josko, nie, jeszcze poczekaj. Dalej są tutaj wszystkie opisane kazum, kiedy dokładnie ich moce i tak dalej. Poczekaj, co tu jeszcze ciekawego jest? Są opisane niektóre Finksy, i te srebrne, i niesrebrne, chociaż wszystkie drużyny są opisane, wiesz? To nie, tak mi się wydaje. Już wam mówię, a drużyn jest Battle Blasters, Energy Explorers, Savage Squadron, i Fun Fighters, i jeszcze Fun Think, nie wiem jak to... A, Extinguishers. No nie, powiedzmy, że to ty. A, i jeszcze Burning Flames, bo jak zwykle jest 6 drużyn, tak? A nie, jeszcze Super Masher. Jest 6 drużyn.
z tego co pamiętam, czyli to się nie pozmieniało. Pozmieniało się, co najważniejsze, że są dwa ultra rzadkie. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania. Olek, otwieraj, uwaga, co mamy, jakiego zinksiora trafiamy? Metalicznego, pierwszy. To nie jest metaliczny, tutaj będzie. Chromatyczny, przepraszam, nie metaliczny, tak? Dobrze, dobrze mówię? Chromatyczny, tak, chromatyczny. Proszę. Nie chromatyczny. Chromatyczny. Nie, tak? Tak. Ja sprawdzę. Chromatyczny, tak, chromatyczny. Tu jest zwykły, jest sandwiczek. I kolejny otwieraj. Tu będzie z tym srebrnym i ol. One są fajne, naprawdę zupełnie inaczej wyglądają. A co to jest w ogóle? Donica z jakimś skrzeszem? To była ta seria z tymi, to się łączyło. Tak, to jest ta seria, która się łączy i naleźcie jest w polskich sklepikach. Możemy składać, montować. Tutaj oczywiście i wchodzą, co wchodzą? Kazumkidy i wchodzą ultra. A jeszcze pamiętajcie, tych też najpierw one sobie jeżdżą, chcecie wystartować i polecieć, naciskacie i one odlatują. Dobra, to tyle co zjedzą nas motyle. W następnym odcinku na pewno szukamy księżyca, słoneczka albo którego złociasza, a w kolejnym odcinku, może jeszcze w tym odcinku otworzymy to, a może to, a w kolejnym, nie w tym. Następny. Nie. A w tym może otworzyć? Nie, w tym nie, nie. Już kończymy i tak już dużo, dużo. Nie. Dobra, już kończymy, mniejsza z tym. Jeszcze będą dwa odcinki, następny w piątek. Widzimy. Zostawcie łapki. Właśnie, nie powiedzieliśmy o łapkach, subskrypcjach i dzwoneczkach. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Kończymy? Dobra. Spadamy, trzymajcie się, ramy, to się nie... Poza zanksikamy. Nie, po fingsu wiwamy. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Dobra, to rzuć. Nie, tak, cześć, tak.